Siła psychiczna nie jest zapisana w genach. To kwestia wyboru i postawy. Każdy z nas doświadcza trudności w życiu, ale osoby o znacznej sile psychicznej potrafią czerpać naukę z negatywnych doświadczeń. To jednak tylko część tego, co jest niezbędne. Poniższa lista obejmuje zachowania charakterystyczne dla ludzi o silnej sile psychicznej, które przejawiają się w ich sposobie myślenia, zachowaniu oraz traktowaniu siebie i innych. Jeśli rozpoznajesz w sobie te cechy, to być może należysz do tej grupy. Oto 12 z nich. Pierwsza cecha – ochrona przed wykorzystaniem. Życie społeczne niesie ze sobą interakcję i gotowość do pomocy innym. Ważne jest dla Ciebie wyrażanie współczucia i wsparcie dla osób w potrzebie, ale równocześnie potrafisz rozpoznać sytuacje, w których ktoś może próbować Cię wykorzystać. Posiadasz zdolność przewidywania trudności w relacjach oraz zauważania momentu, kiedy relacja staje się dla Ciebie zbyt obciążająca emocjonalnie. Nie ulegasz naiwności i efektywnie stawiasz granice, by uniknąć sytuacji, w których inni próbują Ciebie wykorzystać. Druga cecha – umiejętność odmawiania. Czasami istnieje konieczność stanowczego powiedzenia nie. Ludzie o silnej sile psychicznej potrafią być bezpośredni, jednocześnie zachowując uprzejmość. Unikają fraz takich jak myślę, że nie mogę, czy nie jestem pewien. Wymaga to odwagi, ale autentyczne życie zawsze wymaga odwagi, aby podjąć decyzję, nawet jeśli może to niektórych zdenerwować. Trzecia cecha – akceptacja pytań i udzielanie konstruktywnej krytyki. Mimo że możesz być zdecydowany i pewny swoich działań, zdajesz sobie sprawę, że zawsze jest miejsce na rozwój. Doceniasz konstruktywne opinie i sugestie od innych, które mogą pomóc Ci w doskonaleniu się. Również z innymi dzielisz się swoimi obserwacjami i udzielasz konstruktywnej krytyki, pomagając im w ich własnym procesie samodoskonalenia. Czwarta cecha. Mówisz to, co myślisz, ucząc się tego, czego potrzebujesz. Wypowiadasz się w sposób precyzyjny, odzwierciedlając dokładnie swoje myśli. Osoby o silnej sile psychicznej zdają sobie sprawę, że używane słowa mają wpływ na ich życie, dlatego starają się wyrażać swoje myśli jasno. Świadomość mocy prawdziwego przekazu słów stanowi potężne narzędzie do osiągania szczęścia. Rzadko napotykasz problemy związane z tym, co powiedziałeś, ponieważ zawsze jesteś świadomy tego, co wypowiadasz. Piąta cecha. Elastyczność w dostosowywaniu się do sytuacji życiowych. Osoby o silnej sile psychicznej charakteryzują się elastycznością w obliczu zmieniających się sytuacji życiowych. Zrozumienie, że strach przed zmianą jest szkodliwy dla sukcesu i szczęścia, sprawia, że jesteś otwarty na nowe możliwości, tam gdzie inni mogą widzieć jedynie porażki. Szósta cecha – znajdywanie rozwiązań dla problemów. Zamiast narzekać na niepowodzenia, skupiasz się na zrozumieniu, dlaczego coś poszło nie tak. Ludzie o silnej sile psychicznej zawsze dążą do znalezienia konstruktywnych rozwiązań dla swoich problemów. Skupiają się na postępie, odmawiając tracenia energii na bezproduktywne działania i ciesząc się z wyzwań, które napotykają. Siódma cecha – akceptacja możliwości bycia w błędzie. Zdajesz sobie sprawę, że każdy może popełniać błędy, a dla ciebie przyznawanie się do nich jest wyrazem siły, nie słabości. W przeciwieństwie do tych, którzy uparcie trzymają się swojego zdania, nie wahasz się przeprosić, gdy jest to konieczne. Ósma cecha – skupienie na jaśniejszej stronie rzeczy. Mimo że życie czasem układa się inaczej niż planowano, nie poddajesz się łatwo. Potrafisz znaleźć pozytywne aspekty nawet w trudnych sytuacjach, utrzymując siebie i innych wokół ciebie zmotywowanymi. Gdy napotykasz na sytuacje niepodlegające twojej kontroli, skupiasz się na tym, co można poprawić i aktywnie pracujesz nad tym. Dziewiąta cecha – radość z samotności. W świecie ciągłego połączenia przez media społecznościowe cenisz sobie czas na samotność. Twój czas spędzony samemu nie oznacza samotności, ale okazję do osobistego doskonalenia poprzez czytanie książek lub wykonywanie ulubionych aktywności. Ten czas samotności jest dla Ciebie ważny do refleksji nad życiem, rozwijania charakteru i ustawiania priorytetów. Nie smucisz się tym, że w danym momencie jesteś sam i nie czujesz potrzeby obecności innych osób.
Czas spędzony w samotności uznajesz za wartość, która pozwala ci dokładnie przeanalizować swoje myśli i wykorzystujesz go cennie. 10. Cecha. Mistrzostwo w panowaniu nad emocjami. W trakcie codziennych interakcji stykamy się z różnorodnymi charakterami, a osoby o dużej sile psychicznej są tego świadome. Potrafisz akceptować zarówno toksyczne, jak i inspirujące jednostki, lecz nigdy nie dopuszczasz, aby kontrolowały one twoje emocje. Stawianie zdrowych granic i ponoszenie odpowiedzialności za swoje myśli, uczucia i zachowania umożliwia ci utrzymanie kontroli nad własną sferą emocjonalną. W ten sposób decyzje dotyczące twoich reakcji należą do ciebie. 11. Cecha. Nie przejmujesz się opinią innych. Wielu ludzi, którzy nie posiadają siły psychicznej, nie zawsze reprezentuje wysokie standardy moralne. Osoby o silnej psychice nie starają się zawsze przypodobać każdemu wokół siebie. Mimo że traktujesz każdego z szacunkiem i uczciwością, nie odczuwasz konieczności spełniania oczekiwań innych. Bez oporów wyrażasz swoje przekonania, całkowicie akceptując, że inni mogą mieć odmienne zdanie. Jednak nie pozwalasz, aby to wpływało na twoje decyzje i działania, utrzymując autentyczność i niezależność. 12. Cecha. Posiadasz cierpliwość w dążeniu do celów. Sukces to proces, który wymaga czasu, a ludzie silni psychicznie zdają sobie z tego sprawę. Bez względu na to, czy to utrata finansowa, czy osobiste problemy zdrowotne, posiadanie siły psychicznej pozwala ci przezwyciężać trudności i cierpliwie oczekiwać na pozytywne rezultaty. Koncentrujesz się na ciągłych, drobnych działaniach, skupiając się na swoim postępie. Ludzie silni psychicznie są niezależni i mają lepszą samoświadomość od innych. Jednak najważniejszym znakiem osoby silnej psychicznie jest zdolność do akceptowania i kochania siebie za to, kim są. Rozwijanie silnej psychiki to proces, który wymaga zaangażowania, czasu i samodyscypliny. Oto kilka sugestii, jak pracować nad wzmocnieniem swojej psychiki. Zidentyfikuj sytuacje stresujące i pracuj nad technikami radzenia sobie z nimi, takimi jak głębokie oddychanie, medytacja czy relaksacja mięśni. Regularnie przeanalizuj swoje reakcje na różne sytuacje. Zastanów się, co wywołuje twoje emocje i jak możesz nauczyć się lepiej nimi zarządzać. Nauka szukania pozytywnych aspektów, nawet w trudnych momentach, może pomóc w utrzymaniu optymistycznego podejścia. Podchodź do trudności jako do okazji do nauki i rozwoju. Zadbaj o swoje ciało, ponieważ zdrowie fizyczne i psychiczne są ze sobą silnie powiązane. Buduj zdrowe relacje z innymi ludźmi, ucząc się słuchania, wyrażania swoich uczuć i rozumienia perspektyw innych osób. Zastanów się nad swoimi celami i wartościami życiowymi. Mierzenie się z wyzwaniami staje się łatwiejsze, gdy masz jasno określony cel. Pamiętaj, że rozwijanie silnej psychiki to proces, który wymaga cierpliwości i systematyczności. Nie oczekuj natychmiastowych rezultatów, ale bądź konsekwentny w swoich wysiłkach. Co myślisz o tym materiale? Czy utożsamiasz się z tymi cechami, czy uważasz się za osobę silną psychicznie? Jeśli materiał ci się spodobał, zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi. Być może dla nich będzie pomocny w rozwijaniu siebie. Niech Feniks będzie z tobą.